Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, no, po tym filmie, no i po tym, co tutaj powiedział nasz rzecznik prasowy, to ja właściwie, co ja mogę powiedzieć, podpisać się, no. Bo właściwie wszystko zostało powiedziane o tym, co było istotą wydarzeń ostatnich miesięcy, no wydarzeń, które tak bardzo zmieniły nasz kraj. Tylko jest pytanie, czy zmieniły na lepsze. Otóż mamy rzeczywiście w tej chwili pewną okazję do podsumowań. 100 dni tego rządu, przy czym ta okazja to nie jest tylko zadośćuczynienie pewnej tradycji, no bo to bardzo często takie, że po 100 dniach jakiegoś rządu czy jakiejś innej ważnej instytucji się ją ocenia. Tym razem tą cezurę wyznaczyła sama Platforma Obywatelska, no i szef, któregośmy tutaj widzieli. 100 dni, 100 konkretów. I warto spojrzeć na to, co z tych konkretów zostało rzeczywiście uczynione. No, rzeczywiście dorzucili trochę do pensji nauczycielskiej, bo to nie jest prawda, że 30% podnieśli, tylko do tego, co myśmy już dali, tam jeszcze trochę od siebie dodali, ale to nie jest żadne 30%. Więc tutaj też no, liczą na to, że społeczeństwo się nie zorientuje, a dokładnie, że nauczyciele się nie zorientują, ale sądzę, że się zorientowali. No jesteśmy w szkole, więc wydaje mi się, że tutaj ta orientacja jest naprawdę duża. Ale poza tym, jeżeli chodzi o te inne zapowiedzi, no na czele z tą najdalej idącą, te 60, a według niektórych 72 tysiące złotych rocznie, bo niektórzy mówili 6 tysięcy miesięcznie, im się to składało na 60 tysięcy, no ale zapomnieli, że to jest 12 razy 6, to 72. No, w związku z tym, nie wiem, to jest pewnie szkoła podstawowa. No, to nawet tą szkołą mają problem i to z tymi pierwszymi 4 klasami. Jakoś tam pewnie zapominali się uczyć. Ale to tylko tak na marginesie. Natomiast tego oczywiście nie zrobili. Nie ma żadnych kredytów za 0% na mieszkania. Nie ma żadnego VAT-u kasowego. Nie ma także innych rzeczy, które zapowiadali, a które no, miały rzeczywiście poprawić sytuację społeczeństwa. Nie ma oczywiście także tego, co miało zmienić w bardzo poważnym stopniu sytuację drobnych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, czyli tych daleko idących zwolnień podatkowych. Krótko mówiąc, nie ma tego wszystkiego, co stanowiło podstawę, bo tam oczywiście tych zapowiedzi było bardzo dużo. No niektóre z nich dotyczyły stosowania jakiegoś odwetu wobec tych, którzy rządzili przedtem, czyli wobec nich, no to tutaj rzeczywiście się jakoś wywiązują. Tylko to akurat jest stosunkowo łatwe, bo w łamaniu prawa, które też zapowiadali, bo rzeczywiście zapowiadali, to trzeba uczciwie im przyznać, że robią to, co było w kampanii wyborczej prezentowane społeczeństwu. Ale przecież chyba nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby Polska była krajem niepraworządnym, żeby Polska była krajem, w którym prawo, konstytucja właściwie się już przestają liczyć. Można powiedzieć, że następuje taki proces, który prawnicy nazywają procesem odwyknienia, a który prowadzi do derogacji, czyli unieważnienia prawa, w tym także unieważnienia konstytucji. Powtarzam, w tym są dobrzy, w dotrzymywaniu obietnic są źli, ale to nie oznacza, że nie można tego przedstawić w inny sposób. To znaczy, we wprowadzaniu społeczeństwa w błąd, w kłamstwach są rzeczywiście bardzo dobrzy. Pod tym względem
to zalecenie. Byłego premiera Belki, żeby jedno kłamstwo pokrywać drugim w czasie kampanii wyborczej, zostało zrealizowane. Jest to robione rzeczywiście, no można powiedzieć, profesjonalnie. No tutaj żeśmy widzieli tego przywódcę Tuska, no z jakim ogniem, z jakim sercem mówi o tym wszystkim, co uczyni dla społeczeństwa. No jeżeli by ktoś go przedtem nie znał, to bym naprawdę to traktował wszystko poważnie. No ale ci, którzy go znali, no ja mówię tutaj o takich, którzy go znali od bardzo wielu lat, to specjalnie zaskoczeni nie są. Ale nawet jeżeli spojrzeć na ich zapowiedzi, na przykład z 2007 roku, część z nas może to pamięta, jaka ta Polska miała być wspaniała po tych rządach, jak to miały być szkoły znakomicie funkcjonujące ze świetnie opłacanymi nauczycielami, to samo ze szpitalami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak autostrady miały błyskawicznie powstawać, takie, po których się daje jeździć, a nie takie, które mają tymczasowe pozwolenie, bo pamiętam, że był ten pomysł tymczasowego pozwolenia na jeżdżenie autostradą. Krótko mówiąc, to wtedy już po raz pierwszy działało i przyniosło mi władzę. Przyniosło mi władzę na 8 lat. Ale czy to jest coś, co jest akceptowalne? Czy to jest coś, co jest akceptowalne w demokracji? Czy tak demokracja powinna wyglądać? Czy demokracja to rządy tych, którzy zręcznie oszukują? Czy w sytuacji, kiedy 100 konkretów, to w gruncie rzeczy no prawie 100 kłamstw, w sytuacji, w której ludzi wprowadza się w błąd, można powiedzieć, na ogromną skalę, w ogóle można mówić o demokracji? Bo demokracja jest pewną relacją między tymi, którzy rządzą, a tymi, którzy są rządzeni. To jest relacja, w której słowo ma ogromne znaczenie, obietnica ma ogromne znaczenie. Bo jeżeli się obiecuje ze złą wolą, wiedząc, że to, co jest obiecywane, jest niewykonalne, a w każdym razie jest niewykonalne w krótkim czasie, to wtedy demokracja w gruncie rzeczy traci sens. To już jest tylko gra, to jest oszukiwanie, to jest manipulacja. Jest relacja demokratyczna, jest relacja polegająca na manipulacji. I nasi polityczni przeciwnicy, konkurenci są naprawdę bardzo dobrzy w tym drugim, są bardzo dobrzy w manipulacji. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne poprawianie naszego życia, to tutaj no, trzeba się odwołać znów do tego, co zostało pokazane. Bo jeden konkret jest. 5% wzrostu cen, jeżeli chodzi o żywność, to znaczy likwidacja zerowego VAT-u i ten VAT 5-procentowy zostaje przywrócony. Ale co to znaczy? Co to znaczy szczególnie w okresie przedświątecznym? To znaczy, że ten zwykły, związany ze zwiększeniem popytu, wzrost cen, bo takie są mechanizmy rynkowe, zostanie gwałtownie przyspieszony, zaostrzony. Czyli będziemy mieli wyraźny wzrost cen. Ale tutaj przecież była mowa już o zapowiedziach kolejnego wzrostu, wzrostu cen energii. A wzrost cen energii to, proszę Państwa, jest element, który oddziałuje na ceny w bardzo wielu innych dziedzinach. No można powiedzieć, że niemalże we wszystkich. Nie chcę być tutaj nieprecyzyjny i mówić, że we wszystkich, ale niemalże we wszystkich, bo energia jest potrzebna do wytwarzania, do transportu, do wszystkiego, co jest związane z dystrybucją dóbr. Krótko mówiąc, to jest impuls inflacyjny. My zdołaliśmy, a dokładnie Bank Narodowy, polityka prezesa Glapińskiego doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj inflację w granicach tak zwanego celu inflacyjnego, czyli tak już
poniżej 3%, około 3% to jest cel inflacyjny, czyli taką inflację można powiedzieć normalną, słabo odczuwalną. Ona jest właściwie w sposób nierozerwalny związana z tą fazą gospodarki, w której w tej chwili to w skali światowej jesteśmy. Bo rzeczywiście kiedyś tam w XIX wieku, czy jeszcze wcześniej, czy nawet jeszcze w początkach XX, wartość pieniądza się praktycznie nie zmieniała. Bardzo wolno zmieniała, albo też w ogóle nie zmieniała. Dzisiaj już od dłuższego czasu inflacja stale nam towarzyszy. Czyli ta mała inflacja. Krótko mówiąc, zostało uzyskane to, co powinno być uzyskane i to małym kosztem społecznym, bo ani nam się gospodarka nie załamała, ani żeśmy jej nie przydusili mocno, ani się nie zwiększyło bezrobocie, a ceny tylko przez 2 miesiące rosły szybciej niż płace, bo tak to płace rosły szybciej niż ceny. Oczywiście to nie oznacza, że wszyscy odczuwali to tak samo. Było takie wrażenie, że to, co uzyskaliśmy w poprzednich latach, jest jakoś tracone, bo takie wrażenie jest zawsze, kiedy rosną ceny. Tylko że to nie jest wrażenie, które w każdym wypadku, w wypadku każdego gospodarstwa domowego oddaje rzeczywistość. To był, i mówiłem o tym dziesiątki razy jeszcze w 2022 roku na różnych spotkaniach, to był zaplanowany sposób łagodnej walki z inflacją, takiej, która nie doprowadzi do załamania gospodarki, nie doprowadzi do zwiększenia bezrobocia, nie doprowadzi do jakiegoś istotnego obniżenia poziomu życia. I to się, proszę Państwa, nam udało. A w tej chwili to jest, szanowni Państwo, niszczone, to już jest obliczane, jeżeli oni wprowadzą tylko te zmiany. A zaraz powiem jeszcze o innej, to już będziemy mieli nie 3, a 6%. A to już nie jest normalna inflacja. To już będzie powrót takiej inflacji odczuwalnej. Czyli droga będzie prowadziła nie ku poprawie, a ku pogorszeniu. A dodam do tego, że jeżeli dzisiaj naprawdę dobry szef Banku Narodowego, bo to nie po konferencjach prasowych się ocenia, tylko po tym, co robi, że lubi sobie tam czasem o czymś opowiedzieć, o swoim kocie, to kogoś to może śmieszyć. Ale to nie jest, proszę Państwa, żaden zarzut merytoryczny. To jest naprawdę bardzo dobry szef Banku Narodowego. Otóż jeżeli dzisiaj chce się go zrzucić z tego stanowiska, no nawet Balcerowicz pyta za co. Otóż to ma swój cel, to nie jest dla zabawy. Przecież wiadomo, że to budzi niepokój nawet wśród tych części instytucji i elit politycznych, które ten rząd popierają na Zachodzie. Na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, bo to jest uderzenie w coś, co jest święte, jeżeli chodzi o mechanizm gospodarczy państw, demokratycznych państw, które mają gospodarkę rynkową. Tak to zostało ustalone i takiego przypadku jak ten, poza jakimiś tam zupełnie nadzwyczajnymi wydarzeniami, nie było. Może w Stanach Zjednoczonych to jest troszeczkę luźniej, ale to jest troszeczkę też inny model gospodarczy. W Europie to jest zasada przestrzegana bezwzględnie. Bank Narodowy, co za tym jego prezes, musi być niezależny. A w tej chwili w tą niezależność się bardzo mocno uderza i to jest tak, że po tym uderzeniu ta niezależność już przez lata, kolejne lata, nawet dziesięciolecia będzie podważona, będzie kwestionowana. Będziemy ponosić tego różne negatywne konsekwencje, w szczególności jeżeli chodzi o naszą sytuację ratingową, naszą sytuację, jeśli chodzi o walutę i naszą sytuację, jeżeli chodzi o chęć zewnętrznych inwestorów, żeby tutaj do Polski przywozić pieniądze i właśnie tworzyć nowe miejsca pracy, w szczególności miejsca pracy w tych najnowocześniejszych działach gospodarki. No ale to nie jest wszystko, bo jeżeli mówię, że to nie dla zabawy, i mówię, jak negatywne skutki to przyniesie, a przecież ci, którzy to robią, to przygotowują, wiedzą o tych skutkach, to wiem też, dlaczego to robią.
Robią to po to, żeby wprowadzić euro. Wprowadzić skądinąd, łamiąc konstytucję, bo w konstytucji czarno na białym jest napisane, że polską walutą jest złotówka i bez zmiany tego 2/3 Sejmu i przeszło połową Senatu tego zrobić nie można, ale oni już wymyślili, że można. Oni już, no właśnie tutaj mi pan profesor podpowiada, że uchwałą. No być może uchwałą, a być może jeszcze kogoś innego tam zdejmą i postawią pod Trybunał Stanu i w ten sposób to załatwią. A szanowni państwo, wprowadzenie euro, to ostatnio zostało sprawdzone w kilku krajach, ostatnio, tak zupełnie ostatnio w Chorwacji, oznacza gwałtowny wzrost cen. Ja znam ludzi, którzy mieszkali na Zachodzie, kiedy wprowadzano euro. I z reguły było tak, coś kosztowało jedną markę, to Niemcy, wymieniano dwie marki za euro i chwilę później to samo kosztowało 1 euro. A we Francji było jeszcze gorzej, bo tam były 4 franki za euro i też coś kosztowało 1 frank, a później kosztowało 1 euro. I takie zjawisko będzie miało miejsce także i w Polsce, czyli dalsze obniżenie stopy życiowej. Jeżeli my bronimy złotówki, to dlatego, że ona po pierwsze zapewnia nam możliwość regulowania sytuacji w polskiej gospodarce. To jest niesłychanie ważny element naszej suwerenności. I szanowni państwo, to oznacza także, że nasza odporność na różnego rodzaju wstrząsy gospodarcze w Europie czy nawet w świecie jest dzięki temu właśnie znacznie większa niż w wypadku, kiedy nie mamy w gruncie rzeczy nic do powiedzenia, nie możemy w tych sprawach nic zrobić. Euro jest dzisiaj dla nas czymś, co w Polskę, w polską rodzinę, w polskie gospodarstwo domowe bardzo mocno uderzy. Musicie państwo o tym pamiętać. Ale to jest zobowiązanie. To jest zobowiązanie tego rządu. Można więc powiedzieć, że ten rząd prowadzi politykę, no muszę użyć takiego słowa, okradania polskiego społeczeństwa. Myśmy w ciągu tych 8 lat władzy stworzyli perspektywę poprawy, takiej wyraźnej poprawy. Mieliśmy już w momencie oddawania władzy 87% przeciętnej stopy życiowej w Unii Europejskiej. To naprawdę dużo, bo zaczynaliśmy nieporównanie niżej. I to ma być nam w tej chwili odebrane. Ta perspektywa lepszego, wygodniejszego, bardziej komfortowego życia, która naprawdę była budowana i była budowana dla wszystkich grup społecznych, dla wszystkich regionów kraju, ta perspektywa zaczyna się w tej chwili zdecydowanie oddalać. I to naprawdę jest coś bardzo, ale to bardzo smutnego, bardzo i to bardzo niedobrego. Bo nie wszyscy w Europie, to już tak bardzo łagodnie to określam, byli zadowoleni z tego, że Polska to nie jest jakaś tam Grecja, która ciągle zapada w kolejne kryzysy, ma jakieś ogromne długi, tylko to jest kraj, który jeżeli tylko rządzą ludzie niegenialni, no może niektórzy są genialni, ja mówię o sobie. Otóż tylko po prostu przyzwoici, no polscy patrioci, którzy na czymś się tam znają, to wtedy po prostu sprawy idą dobrze. Bo w Polsce, w Polakach jest naprawdę bardzo dużo energii i zgromadziliśmy też już dość solidną wiedzę. Oczywiście tą wiedzę trzeba rozbudowywać. Tutaj oświata ma ogromne znaczenie, oni w oświatę także uderzają. Ale to razem wziąwszy jest tak, że moglibyśmy w ciągu następnych 10 lat dojść już do poziomu co najmniej takich krajów jak Anglia czy Francja, a być już bardzo blisko takich krajów jak Finlandia czy Niemcy. Mówię tutaj w kolejności poziomów PKB na głowę i poziomów życia. My mamy skądinąd wyższy poziom życia niż poziom PKB liczony głow
sile nabywczej, bo po prostu prowadziliśmy bardzo mocną prospołeczną politykę. I to wielkie dobro w wymiarze naprawdę naszej przeszło tysiącletniej, już przeszło 1050-letniej w tej chwili historii, jest nam w tym momencie wyrywane i to można określić jako wielkie nadużycie, jako wielkie złodziejstwo. I naprawdę nie musiało tak być. Nie musiało tak być, bo można było rządzić inaczej. Można było rządzić tak, jak myśmy rządzili. Czy myśmy, proszę Państwa, kiedy w 15 roku walczyliśmy o zdobycie władzy, zapowiadali coś więcej niż 500 zł na drugie dziecko w rodzinie, a wyjątkowo tylko w pewnych sytuacjach na pierwsze? Nie, nie zapowiadaliśmy czego takiego. A przecież zrobiliśmy nieporównanie więcej. Były kolejne programy, było od pierwszego dziecka w rodzinie, był rodzinny kapitał opiekuńczy, była wyprawka szkolna, tylko w tej dziedzinie bezpośredniego odnoszącej się do budżetów domowych. Ale przecież tych przedsięwzięć, tych kolejnych piątek i w końcu tego wielkiego programu inwestycji strategicznych, tego było wszystko bardzo dużo, ale myśmy to ogłaszali już wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że mamy na to środki. Nie oszukiwaliśmy nikogo. Mówiliśmy i robiliśmy. I na tym polega dobra polityka. I robiliśmy, o tym już wspominałem, to w interesie wszystkich. Naprawdę, jeżeli chodzi o ten mechanizm kierowania środków, w szczególności do samorządów, tej strategii gospodarczej rządu, to jedyną przesłanką były potrzeby. Po prostu potrzeby. Tak, dawaliśmy więcej tam, gdzie jest mniej, żeby to wyrównywać, bo my chcemy równości Polaków. My chcemy, żeby w Polsce ludzie mieli równe szanse. Równe szanse pod każdym względem. A to wymaga jeszcze bardzo dużego wysiłku. I my ten wysiłek podjęliśmy. Podjęliśmy także w interesie... Polski Wschodniej. W interesie tej części Polski, która była w gorszej sytuacji przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci, czy nawet jeszcze dłuższe okresy tutaj można brać pod uwagę. I ta postawa wyrażana kiedyś przez pewnego ministra, później więźnia, teraz europosła, że z Polską Wschodnią i tak dalej, to proszę Państwa, dla nas była czymś naprawdę bardzo głęboko obcym. Całkowicie obcym. I to nie dlatego, że jakaś wielka część z nas pochodzi z tej części Polski. Tak, niektórzy pochodzą, nawet wielu pochodzi, ale znaczna część, choćby ci panowie, naprzeciw których przemawiam, no pochodzą z innych części Polski. Ja sam pochodzę z Warszawy, ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie Polska jest wszędzie, jest w Zgorzelcu i jest tutaj, jest w Uszczekach. I tak to, proszę Państwa, powinno w Polsce wyglądać. Niestety tak to przestało wyglądać, zwyciężyło kłamstwo i mamy do czynienia dzisiaj z rządem oszustów i kłamców. I szanowni Państwo, na jedno się nie dajcie nabrać, bo niektórzy jeszcze wciąż mówią, no tak, to KO, no wiadomo, zawsze tacy byli, no ale te partie tej drogi, w zaułek prowadzącej, ale zwanej trzecią. Szanowni Państwo, oni czasem tam napinają mięśnie, robią miny, a później wszystko zawsze jest róg i paszwam. Bo taka... Bo tak tu skażę. I dlatego wszelkiego rodzaju złudzenia tutaj muszą być odrzucane. Naprawdę
jest jedna droga. Powrotu do tego, co powtarzam, jest istotą demokracji. Powrotu do rzetelności. Powrotu do mówienia prawdy, do opierania polityki na prawdzie, na faktach. I te wybory, wybory samorządowe, które są przed nami, są tutaj okazją, można powiedzieć, w dwóch wymiarach. No, po pierwsze, to jest ten wymiar wyniku. Kto dostanie poparcia, kto tego poparcia nie dostanie. Naprawdę to jest ogromnie ważne, jaki będzie wynik tych wyborów. Oczywiście na wszystkich szczeblach. No, najbardziej widoczny, łatwy do obliczenia jest ten szczebel wojewódzki. Ale on ma jeszcze ten element, który jest tym drugim wymiarem. Otóż na poziomie wojewódzkim, dzięki środkom, które otrzymują urzędy marszałkowskie, można przynajmniej w jakiejś mierze, no mniejszej niestety niż kiedy rządziliśmy, kontynuować naszą politykę, proszę Państwa. To jest ta wielka szansa. To jest ta wielka szansa, szczególnie dla tej części Polski, bo tu naprawdę możemy zdziałać bardzo dużo. I to też jest ten bardzo, bardzo ważny wymiar tego, co się stanie 7 kwietnia, czyli bardzo już niedługo. To jest wymiar decyzji społecznej, która może prowadzić ku umocnieniu tego obecnego, bardzo niedobrego trendu, upewnieniu tych, którzy dzisiaj rządzą, że można tak rządzić, można oszukiwać, albo też będzie ostrzeżeniem, że tak nie można. A w wymiarze realnym, to już mówiłem, można mimo wszystko wiele zdziałać. Szanse są w różnych miejscach Polski, prawie wszędzie. Te wyniki, które ostatnio otrzymujemy, są naprawdę zachęcające. Ale to nie sondaże decydują. Decydują obywatele, którzy muszą podjąć dwie decyzje. Pierwsza, i chcę to bardzo mocno podkreślić, zaraz powiem dlaczego, to jest decyzja, żeby pójść na wybory. Bo ja słyszałem w telewizji na przykład taką panią, która bierze udział w tych popieranych przez większość społeczeństwa, przez nas popieranych protestach rolników, że ona tym razem to nie wyściubi nosa, użyła dokładnie takiego słowa z domu w czasie wyborów, czyli nie pójdzie na wybory, to będzie jej bunt. Nie, proszę Państwa, to realnie będzie poparcie tej władzy, która w taki sposób postępuje, która w ten sposób rolników traktuje, jak tutaj to było pokazywane. I która też na ten temat kłamie, bo jest dziesiątki filmów, tu fragment jednego z nich Państwo widzieli, ale jest dziesiątki filmów, bo tam było wielu ludzi, którzy mogą filmować dzisiaj, właściwie każdy, nawet ja z tym swoim starym telefonem, no nie mam go w tej chwili, mogę filmować. Otóż filmowano z najbliższego takiego wyższego domu, z balkonów. Filmowano oczywiście z jej z boku. Na tych filmach mamy do czynienia z dowodami absolutnie niepodważalnymi. To była prowokacja. Ci, którzy rzucali tą kostką brukową czy jakimiś tam innymi kamieniami, to byli prowokatorzy, którzy się po rzucaniu kryli za policją, w którą rzucali. No, kto w życiu bywał na demonstracjach, a ja bywałem przez wiele lat, bo od 1968 aż po 1989 rok, czyli to przeszło 20 lat, to wie o tym, że to naprawdę jest coś, co się w trakcie demonstracji nie zdarza. Wtedy też bywało, że rzucano kamieniami w policję, w ZOMO, ale nikt tam nie biegł później. Bo jakby pobiegł, to byłoby z nim bardzo źle. Otóż to była oczywista prowokacja. I szanowni Państwo, i Tusk do dziś dnia twierdzi, ługając w żywe oczy, że to jacyś chuligani. I Hołownia na sali sejmowej dosłownie w parę godzin po tym, jak to się zdarzyło, bezczelnie mówił, że oglądał to w jakimś tam miejscu w Sejmie, gdzie to pokazywano, kamery to pokazywały i że on wie, że to chuliganeria i że on tego nie będzie tolerował. Gdyby to była chuliganeria, to rzeczywiście nie należało tego tolerować. To było sprowokowane. Ci, którzy rzucali to
byli prowokatorzy, policyjni prowokatorzy. I to zresztą jest doświadczenie, jeżeli chodzi o tą władzę, już znane, no choćby Marsze Niepodległości z lat, szczególnie po roku 2010. Czyli 2010, czy nawet 2015. Czyli ugarstwo, ugarstwo i jeszcze raz ugarstwo. Ale wracając do tej decyzji, żadnego zamykania się w domu. Decyzja musi być prosta. Pójść na wybory. To jest po pierwsze. A po drugie, szanowni państwo, no, poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. Tak, proszę państwa, albo Prawo i Sprawiedliwość, które występuje tak, jak to jest na poziomie województw, po prostu wprost, albo jak to często bywa gdzieś w powiatach, w gminach, wraz z innymi, czy nawet poprzez różnego rodzaju komitety. Ale przecież to łatwo zauważyć, gdzie jesteśmy. Trzeba nas tam poprzeć, proszę państwa. Mówię to w województwie, gdzie tego poparcia było bardzo dużo, gdzie mamy najwięcej starostów i musimy to utrzymać, albo zwiększyć. A później, proszę państwa, trzeba realizować to, co jest naszym hasłem. Bądźmy razem, budujmy wspólnie. Dziękuję bardzo. Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Lider obozu Zjednoczonej Prawicy z niezwykle energetycznym wystąpieniem dzisiaj na Lubelszczyźnie dla całej Polski Wschodniej.